W sytuacjach kryzysowych nasz umysł ma tendencję koncentrowania się na rzeczach negatywnych. Widzimy zazwyczaj w kryzysie tylko to, co złe. A może warto zmienić myślenie i zacząć dostrzegać to, co dobre. O tym i o innym, że kryzys przychodzi zawsze i jak reagować w takich sytuacjach, już za chwilę Ci opowiem. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie o godzinie 5.55 w klubie 5.55 witam tysiące ludzi, naprawdę tysiące, po to, aby przekonać ich do tego, żeby na drodze zmiany nawyków zmienili swoje życie na lepsze. No właśnie. Jak myślisz, czy kryzys przychodzi zawsze? Jak kiedyś, dawno, dawno temu powiedziałem takie zdanie, kryzys przychodzi zawsze. Jest tylko jedna różnica w nas, czy jesteśmy na niego przygotowani, albo nie. Może zacznę od tego zdania, które Ci powiedziałem na początku. Mianowicie, nauczyłem się kiedyś dawno, dawno temu, pamiętam nawet ten dzień. Było to w 1996 roku, już wiedziałem, że moja firma upadnie. Byłem po poważnych rozmowach z moimi współpracownikami i wiedziałem już wtedy, że nie jestem w stanie ich zatrzymać. I kiedy zrzucali odpowiedzialność na mnie, co zresztą było prawdą, to ja nie stanąłem na wysokości zadania, to ja podjąłem niewłaściwe decyzje i się po prostu posypało. Wtedy pamiętam, zadałem sobie i im po raz pierwszy pytanie, może spróbujmy dostrzec w tym jakieś dobre strony, w tym wszystkim. I oczywiście oni wtedy powiedzieli, tu nie ma dobrych stron, jest tylko źle, a może być tylko gorzej. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że te wydarzenia, które miały miejsce 24 lata temu, miały dla mnie ogromny sens. Z krótkiej perspektywy czasowej postrzegałem to jako coś fatalnego, złego, ponieważ straciłem firmę, dom, przyjaciół, samochody. Właściwie straciłem wszystko i zostałem z milionem marek długu, co jak na owe czasy była całkiem spora kwota. Spłacałem to jeszcze przez wiele, wiele lat. I z tamtej perspektywy trudno mi było dostrzec cokolwiek dobrego w tym kryzysie, w który wpadłem. Dzisiaj jednak z perspektywy 24 lat wiem, że to było dobre, co się wydarzyło. To przyniosło mi możliwość dokonania zmian, możliwość przemyślenia wszystkiego na nowo, ustalenia swoich wartości, dostrzeżenia w życiu tego, co mam, za co mogę być wdzięczny, bo tak naprawdę nie wszystko straciłem. Zostałem z moją rodziną. Zostałem z moim umysłem, z moją wiedzą, ze zdobytym doświadczeniem w ciągu kilku lat. To wszystko miałem. Nie byłem już tak biedny jak kilka lat wcześniej, pomimo że w sensie finansowym byłem na potężnym minusie. Dlatego właśnie zastanówmy się nad tym, co tak naprawdę niosą trudne czasy. To, co Chińczycy kiedyś mówili, obyś żył w ciekawych czasach, mając na myśli, no właśnie, trudne czasy. Jak zachować się w trudnych czasach? Właśnie do tego chciałbym Cię teraz przekonać. Większość ludzi w kryzysie, kiedy na przykład tracą pracę, trwonią swój czas i mówią, będę teraz nadrabiał zaległości w spaniu, w jedzeniu, w wypoczynku, w oglądaniu seriali. Nareszcie mogę przejść przez moje ulubione gry na komputerze. Natomiast gdyby zadać sobie pytanie, nawet dzisiaj, zadać sobie to fundamentalne pytanie, co dobrego niesie ten kryzys ze sobą? Co dobrego niesie? I ja wiem, na początku nie będziesz tego w ogóle dostrzegać, bo nasz umysł krzyczy głośno i dosadnie. Tylko złe, ludzie tracą pracę, firmy się zamykają, nie będzie pieniędzy, będzie trudno się odbić od dna. Ale gdyby tak naprawdę przyjrzeć się temu głębiej, to mnóstwo ludzi dostanie prezent od losu, którego nie wykorzysta. Do kogo ty się zaliczysz? Czy zaliczysz się do tych, którzy będą nadrabiać zaległości w nic nie robieniu? Że będziesz ten czas, który nagle masz do dyspozycji, bo nie można na przykład wychodzić z domu, wykorzystasz go na leniuchowanie i odpoczywanie po nic nie robieniu?
bo cię tak bardzo to zmęczyło? Oglądanie seriali na Netflixie? Czy też może zadasz sobie to najważniejsze pytanie? Może wreszcie się obudzisz i zaczniesz myśleć. Dlaczego tutaj jesteś? Co jest dla ciebie tak naprawdę ważne? I wreszcie najważniejsze pytanie. W jaki sposób mogę wykorzystać ten prezent? Prezent, który dostałem od losu, który w większości się nie podoba. I wszyscy krzyczą, biegając dookoła, że świat się wali. Media aż huczą od negatywnych informacji. Mówiąc, co to będzie, co to będzie. Ale ty możesz w sposób celowy i świadomy zadać sobie to przepiękne pytanie. Co mogę dobrego zrobić w tym czasie, który dostałem jako dar do dyspozycji? To jest to coś, co kiedyś uratowało mi życie. Dokładnie tak. To coś uratowało mi życie. Kiedy sobie zadałem pytanie, co dobrego mogę zrobić z tym, co się wydarzyło. To już było poza moją strefą wpływu. To się już wydarzyło. Straciłem firmę. Straciłem dochody. Straciłem poczucie własnej wartości, ale zadałem sobie to pytanie, co mogę zrobić dobrego z tym, i wtedy dotarło do mnie, że mogę pewne rzeczy zmienić, mogę się pewnych rzeczy nauczyć, mogę zrobić coś wyjątkowego, i to zrobiłem. To spowodowało, że po 2 latach kiedyś wróciłem z emigracji do Polski i gdybym wtedy tej decyzji nie podjął, nie byłbym dzisiaj ani w tym miejscu, ani w takiej sytuacji, jak jest dzisiaj. Oczywiście nie wiem, jak by było, bo tego nigdy nie wiemy, co by było, gdybyśmy czegoś nie zrobili. Ale teraz chcę cię przekonać do tego, że tak bardzo warto zadać sobie to przepiękne pytanie, które brzmi, co dobrego dla siebie i dla innych mogę zrobić w tym czasie? Jak mogę wykorzystać ten czas? Bo teraz mam dla ciebie ciekawą wiadomość. Kryzys przyjdzie ponownie. Nie wiem kiedy. Ten przeminie, to jest też dobra wiadomość. On minie. Co się stanie później, nie wiemy. Ale to nie koniec kryzysu, następny znowu przyjdzie. Większość ludzi budzi się właśnie w kryzysie. I wtedy biegają dookoła, narzekają, krzycząc, co to będzie? Większość ludzi się tylko wtedy budzi. Kiedy kryzys mija, zasypiają ponownie. I nic się nie zmienia w ich życiu, bo w czasie, który mieli do dyspozycji, nie zadali sobie ważnych pytań. Dlatego też, zasypiając ponownie, otrzymują być może pracę, bądź wracają. Zaczyna się dziać tak jak przed kryzysem i mówią, uff, jak to dobrze, że tak się to skończyło. Ale nie wyciągają żadnych z wniosków z tego. Dlatego też, moi drodzy, świadomość tego, że kryzysy będą przychodziły zawsze i one będą dwojakiego rodzaju. Pierwszy z nich to będzie być może taki jak teraz. Pojawiło się coś niewyobrażalnego, czegoś, czego nikt się nie spodziewał i nagle wszystko zaczęło się sypać jak domek z kart. To jest tak zwany kryzys zewnętrzny, na który my nie mieliśmy wpływu, ale nas dotyka, wywiera wpływ na nasze życie, zostajemy w domu. I teraz, jeżeli zadasz sobie to pytanie, kiedy taki kryzys się pojawia, co mogę z tym zrobić, co teraz mam? Zobacz, jakie masz karty w tej chwili. Przelicz swoje możliwości. Sprawdź swoje potencjały. I podejmij decyzję, co z tym zrobisz w czasie, który nie wiemy, jak długo potrwa. Czy to będą dni, tygodnie, czy miesiące. Ale wyciągnij wnioski. Obudź się już na zawsze, bo teraz uwaga, no jeszcze jest jeden kryzys, który może cię dotknąć. Pamiętasz być może moją historię o heksagonie szczęścia, o tym zjawisku, o którym tak często mówię. Jestem jego autorem. Zadaj sobie pytania, co możesz zrobić, żeby radykalnie poprawić swoją sytuację w heksagonie? Czyli co możesz zrobić, czego nie robiłeś nigdy? A możesz teraz zrobić, bo otrzymałeś dar w postaci czasu do dyspozycji. I zamiast go trwonić, zamiast go zabijać, wykorzystaj go na rzeczy najważniejsze. Być może
Zaplanuj swoje życie, zaplanuj swoje finanse, zaplanuj swoją karierę, zaplanuj swoje zdrowie, zaplanuj swoje relacje. Podejmij najważniejsze decyzje w swoim życiu. Zaplanuj swój czas, który ci został być może w ilości lat, czy też nawet kilkudziesięciu lat. Zaplanuj swój rozwój osobisty. Zdecyduj, co kiedy będziesz robić. Doceń to, proszę, że masz czas 24 godziny na dobę, który możesz teraz wykorzystać. Zaplanuj swoją przyszłość. Zamiast wróżyć sobie z fusów, wróżyć sobie z kart, zaplanuj ją, wyobraź sobie i opisz ją, zadając sobie ciągle pytania, które są fundamentalne. I nagle, jeżeli zaczniesz to robić, kiedy kryzys się skończy, kiedy utrzymasz stan przebudzenia i będziesz rozpoczynać każdy dzień z gotowym planem na działanie, bo wiesz już, czego od życia chcesz, że wprowadzisz do swojego życia oprócz zegara, wprowadzisz kompas, który cię będzie prowadził do celu, to już nigdy nie wróci ta sytuacja być może jak teraz i każdy następny kryzys, czy będzie wewnętrzny, czy będzie spowodowany czynnikiem zewnętrznym, kryzysem światowym, nie będzie ci już straszny. I to jest dzisiaj szansą, moi drodzy, największą na to, żeby coś ze swoim życiem zrobić. Popatrz na to, co się teraz dzieje, nie jako na problem, tylko popatrz z tej perspektywy i to w języku japońskim. W języku japońskim kryzys składa się z dwóch znaków. Jeden z nich oznacza niebezpieczeństwo, a drugi możliwości i wyzwania. Popatrz na ten drugi znak. Z jednej strony wiem, że trudno jest odwrócić wzrok od tego, co się dzieje. Szczególnie jeżeli się boimy, martwimy się o naszych bliskich, martwimy się, co to będzie, o naszą sytuację finansową, o gospodarkę, bo nie wiadomo, co się będzie działo. To zmuś się, proszę, teraz, żeby spojrzeć na ten drugi znak. Jakie możliwości daje ci ta sytuacja? Co dobrego możesz z tym zrobić? Jakie rzeczy możesz zaplanować? Jakie możesz przemyśleć? Rodzi się teraz pytanie, jak to zrobić? Odpowiedź dla wielu będzie zbyt banalna, ale jest prawdziwa. Jak skończysz oglądać ten materiał, weź sobie proszę kalendarz i najdalej w ciągu 72 godzin, najlepiej jeżeli zrobisz to teraz, już zaraz po obejrzeniu tego materiału, znajdź czas dla najważniejszej osoby na świecie dla ciebie. Właśnie dla ciebie. Zamknij się teraz, być może w drugim pokoju, albo znajdź miejsce, gdzie możesz założyć słuchawki, włącz sobie muzykę relaksacyjną i włącz proces myślenia. Na godzinę, dwie, wyłącz wszystko, co ci będzie przeszkadzać. Poza tą delikatną muzyką relaksacyjną, sączącą ci się do uszu. Weź kartkę, długopis bądź zeszyt i zacznij pisać, zadając sobie pytania, na które odpowiesz, po co tutaj jestem? Jaka jest moja misja? Co mogę zrobić w moim heksagonie szczęścia? Czy tak jak jest teraz, tak ma być zawsze? Jak mogę przygotować się na następny kryzys, pracując z moim heksagonem szczęścia? Co muszę zrobić, żeby już nigdy ta sytuacja nie wróciła, jaka jest dzisiaj, że będę przerażony? Zadaj sobie pytanie, co jeszcze nie jest w twoim życiu doskonałe, że mogła taka sytuacja w ogóle wystąpić? Od jakości tych pytań będzie zależało wszystko w twoim życiu. I każdy następny kryzys, który przyjdzie na pewno, nie będzie już dla ciebie straszny. Mówi się, że nieszczęścia chodzą po ludziach. Chodziły, chodzą i będą zawsze chodzić. Na wiele rzeczy na tym świecie nie mamy wpływu. Natomiast mamy wpływ na to, czy jesteśmy na to przygotowani, czy nie. Mamy wpływ na to, jak na to reagujemy. Dlatego też proszę cię teraz, zrób dokładnie to, co ci powiedziałem.
znajdź czas najdalej w ciągu 72 godzin, bo później już nie zadziała. Znajdź czas, godzinę, dwie, trzy, tylko dla siebie, kiedy nikt ci nie przeszkadza, wyłącz telewizję, radio, internet, Facebooka, obojętnie co, i nie rozpraszaj swoich myśli. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, że przez pierwsze nawet kilkanaście minut twój mózg będzie i umysł zachowywał się jak pijana małpa skacząc z gałęzi na gałąź. Nie będziesz potrafił skupić swoich myśli. Ale jeżeli skupisz swój umysł w tym momencie na oddechu, na muzyce relaksacyjnej, która nie przekracza tempa 60 uderzeń, to może być na przykład Peder Helland, którego znajdziesz na YouTubie. Piękną muzykę robi, która tak niesamowicie porusza. I kiedy zaczniesz tego słuchać po kilkunastu już minutach, poczujesz spokój. Kiedy zjednoczysz się ze swoim oddechem i zaczniesz trenować uważność, w pewnym momencie poczujesz przypływ dobrych myśli. I kiedy wtedy zaczniesz zadawać sobie pytania, co możesz zrobić z tym czasem, wtedy będzie coś wyjątkowego. Nastąpi coś spektakularnego. Może się przebudzisz. Może to będzie początek przebudzenia. A może potraktujesz wreszcie ten czas jako najpiękniejszy prezent. I powiesz sobie, to też przeminie, ale już nigdy mnie nie dotknie. Bo na każdy następny kryzys będę po prostu przygotowany. Wspaniałego ci dnia życzę teraz. Zrób to koniecznie. Proszę. Robisz to dla siebie, dla nikogo innego. Zrób to koniecznie. Znajdź ten czas. 2-3 godziny. Kartkę, długopis. Spisz wszystko dokładnie. Jak ma twoje życie wyglądać za 10, 15 czy 20 lat. I wreszcie najważniejsze. Ruszamy dzisiaj z kursem. Kursem, który jest moją odpowiedzią na setki, jeżeli nie powiedzieć by tysiące maili, wiadomości, komentarzy, jakie otrzymałem od was w ostatnich 2 tygodniach. Jak rosnąć w siłę w trudnych czasach. Tego cię właśnie będę uczył na tym kursie. Kurs ten możesz zrealizować wspólnie ze mną zupełnie za darmo. To jest dobra wiadomość, prawda? Rozpoczynamy 15 kwietnia i przez 10 dni codziennie będę ci wysyłał jedną lekcję. Po 10 dniach dostęp do kursu zostanie jednak wyłączony. Jeśli chcesz ten kurs rozpocząć już dziś cały, możesz go wykupić za jedyne 179 zł. Myślę, że nawet na dzisiejsze czasy jest to niewielka inwestycja. I właśnie w tej opcji dostęp do kursu otrzymujesz na 1 rok. Kliknij teraz proszę w link w opisie do tego filmu, by odkryć wszystkie możliwe bonusy oraz opcje, w jaki sposób również ty stać się możesz nie tylko posiadaczem tego, ale również możesz go zrealizować i sprawić, że już nigdy więcej, nigdy w twoim życiu nie zagrozi ci kryzys. I pytanie, które towarzyszy nam w tym dzisiaj, jak działać w trudnych czasach, przestanie być dla ciebie tajemnicą. Skorzystaj proszę z tej okazji już teraz. Zapraszam.